Nowa postać, nowe filmy? No chyba tak. Postać taka, 69 level, sura WP oczywiście. Ubzdurałem sobie, że sobie zrobię surę WP nową od początku, wszystko nie będę kupował, oczywiście swoja postać, swój nick i tak dalej. Wszystko od podstaw zrobione, większa satysfakcja i tak dalej, więc wiecie. Ubzdurałem sobie, trochę kasy oczywiście na pójdzie, na skille. I w tym filmie zechciałem wam pokazać ponownie, jak zwojuję czarowane ostrze na G1, ale poza tym otwieranie tych trzech szkatułek, wbijemy sobie kamień duchowy i otworzymy 300 hematów. Eku, jak ja aktualnie na niej posiadam, to jest jakaś tam staleczka plus 7 z HP, sokola plus 9 z Eneno i 10 bloku ciosów i rogowy hełm plus 6. Nic specjalnego, 20 na DT. Także może ruszajmy z tymi skillami. Wiem, że ponownie i tak dalej. Tamtej postaci 3-5 zostawiłem sobie, którą już dwojowałem raz i czymś trzeba zarabiać, tak? Bo jednak body to jest słaba postać i przynajmniej moja. Z Eku było bardzo ciężko i jakoś metki w lesie mi się nie widzi. Także może skończę pieprzyć i zacznijmy zwojować te skille. Aktualnie jest M1. Czarowane ostrze, czarowany miecz. Dobra, idziemy. I okej, okay, czarowane jest na G1, nawet wam nie pokażę, bo nie mam żadnego miecza. Hehehehe, no tak. Jak zawsze się przygotowuję do filmów i tak dalej, tak. Teraz zapomniałem o jednej rzeczy, mianowicie o expie, ale okazało się jednak, że troszkę tam nabiłem wcześniej, ale jest okej okay i nam wystarczyło. Także otwórzmy sobie te cyrkoniowe szkatułki. Co nam wypadło? Marmur okej. Okay. Ale bryłki złota. Syf, nie? Tak więc dobra, przeczytajmy sobie teraz kamień duchowy. Oczywiście rady na to nie działają, więc może wejdzie na G2. Wejdzie. Tyry, eny, uj, e, wykrzyknik. Okej. Okay. Jee, powiodło się. Mamy czarowane G2. Teraz myślę, że porobię sobie misję. Ile mamy rangi? Minus 300, także cofnijmy sobie jedną fasolką. Fasolki fajnie dropią jak hematy i medale w lochu, także fasolek mam ponad 200, także spoko. Teraz otwórzmy te wszystkie hematy. F4, dobra, potwieram te hematy. O, tak wezmę. I za chwilkę się słyszymy. No i dobra, mamy 300 hematów tworzone. Jakbym je sprzedał, miałbym 300 kk, ale już widzę, że mi się zwróciło, ponieważ zaczarowanie kosztuje 1-3 kk, tak? Nawet więcej. I jak widać, mam ponad setkę, więc mi się już zwróciło. Do tego jeszcze pelerynki, budki i tak dalej, te pierścionki, ale to wszystko myślę sobie pozostawiam, dodanie bonów także. Ale super, 100 zmianek dropnęło, drop bardzo piękny.
ta mi się podoba. Oczywiście medale szczęścia zostawiam na przyszłość, bo ta postać będzie robiona pod wyżynę oczywiście. Tutaj 8, chyba miałem jeden zwój egzorcyzmu lub dwa, już nie pamiętam. W każdym razie 6 zwoi dropnęło i 3 rady? Coś takiego. Z tym to zawsze było słabo. Potek nie za wiele, myślałem, że będzie więcej. Troszkę medali smoka, nie zbieram tego, ale okej, mamy 200, 400, 400, 600, prawie 800 pelerynek. Także bardzo fajnie. Nie wiem, czy będę to może sprzedam, chociaż przydadzą się. Rudę miedzi mogę wyrzucić. Oczywiście, raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 rękawic złodzieja, to mi się bardzo przyda na medale. No i to było na tyle w tym filmie. Tak, wszystko zrobiłem? Chyba wszystko. Dobra, to było na tyle, nie przedłużam więcej. Mam nadzieję, szybko to zrenderuję, szybko wam wrzucę i nie będziecie tęsknić, czy... whatever. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym filmie.